Witajcie dzieci. Widzicie ten duży budynek? To jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. A w nim mieści się pewne magiczne miejsce, jakim jest biblioteka. Znacie mnie jako mamę Tobiasza. Pokażę Wam dzisiaj moje miejsce pracy, gdzie jestem młodszą bibliotekarką. W bibliotece zajmuję się wypożyczaniem książek, zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych. Oklejam również książki, aby uchronić je przed zniszczeniem. Prowadzę zajęcia dla takich dzieci jak Wy i często goszczę w bibliotece przedszkolaki. I mam nadzieję, że Was również uda mi się gościć w niedługim czasie. Teraz pokażę Wam oddział dla dorosłych, czyli dla Waszej mamy, Waszego taty, babci i dziadka. Znajduje się tutaj wiele ciekawych książek, a ich tematykę poznacie w przyszłości. Jesteśmy teraz w oddziale dla dzieci, czyli dla takich smyków jak Wy. Znajdziecie u nas wiele książek o zwierzętkach, o słoniu Elmerze, o lisku Fenku, o przyrodzie, o słońcu, kosmosie, o czym tylko chcecie. Przeczytam Wam bajeczkę o przygodach Fenka. Biblioteka. Fenek bardzo czekał na dzisiejszy dzień w przedszkolu. Pani Panda kilka dni temu obiecała, że dziś będzie miała dla swoich przedszkolaków wspaniałą niespodziankę. Wszyscy zastanawiali się, co to takiego. Fenek po cichu liczył na to, że wybiorą się na boisko. A kotek Max miał nadzieję na jakiś pyszny deser. Nikt jednak nie miał pewności, co takiego przygotowała dla nich pani Panda. Dzień dobry, kochani! Nauczycielka z uśmiechem wita dzieci. Pewnie chcecie się dowiedzieć, co to za niespodzianka, mówi. A wszystkie przedszkolaki głośno wołają. Tak! Dobrze, dobrze, wszystko wam zdradzę. Mówi pani Panda, którą od tego krzyku aż rozbolały uszy. Wybierzemy się dziś do biblioteki, oznajmia. Ojejku, woła Fenek, jeszcze nigdy tam nie byłem. Ani ja, mówi Max. Pozostałe przedszkolaki również nigdy nie były w bibliotece. Biblioteka znajduje się w naprawdę dużym budynku niedaleko przedszkola. Na wysokich drewnianych drzwiach zawieszono tabliczkę z napisem Biblioteka w Słonecznej Krainie. Nasi bohaterowie wchodzą do środka. Witajcie dzieci, mówi pan Żółw. Czekałem na was. Jestem bibliotekarzem, czyli osobą prowadzącą bibliotekę i chętnie was oprowadzę. Przedszkolaki uśmiechają się do pana Żółwia. Wygląda na bardzo sympatycznego. Kiedy wszyscy idą schodami prowadzącymi na piętro, Fenek rozgląda się wokół i zauważa wiszące na ścianach tabliczki z literami. Panie Żółwiu, zwraca się do bibliotekarza. Co tutaj jest napisane? Pyta. To bardzo dobre pytanie, Fenku, mówi pan Żółw. Na tabliczkach mamy słowa. Zachowaj ciszę. To bardzo ważne w bibliotece. Wiele osób przychodzi tutaj poczytać lub się pouczyć i nie powinniśmy im przeszkadzać, tłumaczy. Kiedy docierają na pierwsze piętro, dzieci aż otwierają buzię z wrażenia. Są tutaj regały wysokie, aż po sam sufit, a na nich cała masa książek, większych i mniejszych, starych i nowych. To biblioteka dla dorosłych, wyjaśnia pan Żółw. Tutaj wasi rodzice albo dziadkowie mogą znaleźć i wypożyczyć książki, jakie tylko zechcą, mówi. A czy jest też biblioteka dla dzieci? Fenek nie mógł powstrzymać się od zadania tego pytania. Pan bibliotekarz uśmiecha się. Zaraz sam się przekonasz, mówi tajemniczo i prowadzi dzieci na drugie piętro. Kiedy otwiera drzwi, przedszkolakom ukazuje się bardzo duże pomieszczenie. Pełno tu półek z kolorowymi książkami dla dzieci. Wow, szepczą dzieci. Ile tu bajek! Czy możemy je pooglądać? Pyta od razu Fenek. Oczywiście, mówi pan Żółw.
Najpierw chciałbym jednak powiedzieć Wam o kilku ważnych rzeczach. Książki są tutaj po to, by sprawiać radość i uczyć wszystkie dzieci. Dlatego też nie wolno ich niszczyć, zaginać rogów, wyrywać kartek, ani po nich rysować, wyjaśnia. Przedszkolaki ze zrozumieniem kiwają głowami, a chwilę później z wielkim zainteresowaniem oglądają przeróżne książki stojące na półkach. Spójrz, Maksiu, mówi Fenek, to książka o pająkach. Jeszcze nigdy nie widziałem żółtego pająka. A ja znalazłem bajkę o superbohaterach, ekscytuje się Max. Zobacz, jaka jest gruba, zachwyca się. Panie Żółwiu, czy możemy zabrać te książki do domu? Pyta Fenek z nadzieją w głowie. Pan Żółw, widząc, jak bardzo dzieciom podoba się w bibliotece, uśmiecha się szeroko. Nie możecie ich zabrać na zawsze, ale możecie je wypożyczyć, mówi. To znaczy, że każdy z Was może wybrać książkę i wziąć ją z sobą do domu, ale po 30 dniach należy z powrotem oddać ją do biblioteki. Dzięki temu każde inne dziecko będzie mogło ją wypożyczyć, wyjaśnia. Przedszkolaki słuchają z wielkim zainteresowaniem. Czy możemy wypożyczyć książkę już dzisiaj? Dopytuje kotek Max. Oczywiście, mówi pan Żółw i zachęca, by każde dziecko wybrało coś dla siebie. Po długich poszukiwaniach Fenek decyduje się na książkę o owadach. Max wybiera bajkę o brzydkim kaczątku, siostry Żabki dużą księgę z opowiadaniami o królewnach, a Sówka Hania bajeczkę o wizycie u dentysty. Pozostałe dzieci również trzymają wybrane przez siebie książki. Pan Żółw rozdaje przedszkolakom specjalne karty biblioteczne z ich imionami i nazwiskami i prosi, by miały je przy sobie podczas każdej wizyty w bibliotece. Dzieci są zachwycone i już nie mogą się doczekać, kiedy pokażą wypożyczone przez siebie książki rodzicom. Gdy rodzice zapiszą Was do naszej biblioteki, otrzymacie od nas swoją pierwszą wyprawkę czytelniczą. Będzie to ta książeczka oraz karta do zbierania naklejek. Gdy nazbieracie komplet naklejek, dostaniecie wyjątkowy dyplom poświadczający Waszą przygodę czytelniczą. Zapraszamy!